Cześć wszystkim, Julia Przeźdźnięk, to jest kanał TV Reklama, ze mną Robert Burnejka. Cześć Robert. Siemanko, hej. Troszkę się nie widzieliśmy, więc może na początek, co u Ciebie dobrego? Może coś się zmieniło od tego miesiąca, półtorej? No, w Bicku dalej 60, także nie zmieniło się. 60, dobra. Tak. A teraz masz to do siły ścisku, żebyśmy zobaczyli, ile Robert ściśnie? Ile ściśnie? No. Mogę arbuzę ścisnąć. Albo głowa Neymana. O, dobra. Marcin Neyman teraz wyzywa Tomka Adamka do walki. Słyszałeś o tym? O tak? Nie słyszałem właśnie. Teraz słyszę. To jak to skomentujesz? Skomentuję, że kurczę, wystraszył się mnie chyba, mi się wydaje. Było jakieś gadki, że hardkorowy koksu rozwalę ci i tak dalej, ale teraz już widzę, że już gdzieś tam poszedł dalej, bo chyba pampersa musi zmienić. Co, po jego walce z Jóźwiakiem oglądałeś, widziałeś? Oczywiście, byłem i kibicowałem, jeszcze kibicowałem, tak. No Marcinowi, no oczywiście, kurczę, no. Ale wiesz, no fajnie, no super wyszło, wygrał, także myślę, że już podbił swój status jakby do góry, to może zawalczyć ze mną, nie? Czyli on by był dla ciebie wyzwaniem? No dla mnie, no on jest, słuchaj, on jest bokserem, profesjonalnym bokserem, jak on tak mówi. Ani jestem żadnym faliterem, miałem kilka walk, ale to wiesz, ja tam nie trenuję i taki przy okazji tylko, nie? Także jest różnica. A jakby on przegrał z takim, co kulturystą tylko, nie faliterem, no to dla niego trochę wstyd, nie? A książkę byś przeczytał Marcina? A wypuścił co? Aż nie wiedziałam, może podeszli mi Marcin. No chętnie. Ja otrzymałam książkę, no, jeszcze nie przeczytałam, to... ale powiem tobie, że no, książka została wydana, będzie nowy rozdział dorobiony na temat walki z Pawłem Jóźwiakiem, więc może w ten sposób byś się mógł, słuchaj, przygotować. No to, ale wiesz, przerwę ci, przepraszam, o mnie napisał tam, jak przegrywał, czy nie? Wiesz, ale nie czytałeś. Nie czytałem, ale dam ci znać. No właśnie, powiedziałeś, że jesteś kulturystą, więc idealnie do walki z tobą nadałby się może Piotr Piechowiak. No wiesz, no może. No, on też kulturystą, ma kilka walk, no dobry ma na karcie walki, nie? Także no było może ciekawie, nie? A Piotr Bestia, teraz widziałam, że on był na zawodach kulturystycznych. Śledzisz jego karierę? No karierę nie śledzę tak, bo nie mam za dużo czasu, ale wiem, że jest kulturystą i na zawody występował, a teraz to nie wiem, czy tam... Dzisiaj znajdujemy się na gali Fight Club. Przyjechałeś specjalnie obejrzeć jakiegoś zawodnika, czy ogólnie obejrzeć całą galę? Nie, no to więcej w Warszawie, po Szląsiecku, więcej przyjechałem chłopaków trochę zobaczyć, pokibicować wszystkim, jakby fajne wydarzenia, także dlatego tutaj jestem. Trener Szyszka, czyli trener wielu zawodników z Freak Fightów. Może jego walkę byś chciał obejrzeć albo skomentować? Jak tutaj widzisz potencjał? No wiesz, no każdy, słuchajcie, każda walka jest tu ciekawa. Naprawdę już parę walk było, jak minęło i naprawdę chłopaki, młode chłopaki nie podają się, cisną. Jest ten poziom gdzieś tam wysoki, nie? Robert, ja widziałam, że ostatnio twoja kobieta, czyli Kaja, miała przecudną sesję i widzę, że ona jednak widać, że trenuje i że no jest w tym sporcie. Pytanie, czy gdyby Kaja dostała propozycję, żeby zawalczyć na jakiejś gali trikowej, ty byś się zgodził? No wiesz, już to jej trzeba się pytać, ja to wiesz, ona się będzie biła, nie ja, nie? Także to zależy wszystko od niej. Ja nie jestem taki, że ci zabronię walczyć czy nie walczyć. No nie, to jej decyzja, jak podejmie taką decyzję, może walczyć. Dla mnie to nie ma problemu, nie? A jeżeli chodzi o ten rok, 2023, co ty zaplanowałeś na ten rok? Jakie masz cele w tym roku? A jakie cele? O, sporo cele. Nie chcę wszystkim mówić, bo później jak opowiadam o cele, to później nie wychodzi, nie? Się udało zrobić, zrealizować, albo jest w trakcie, więc jakbyś coś zdradził. No może na zawody kulturystyczne jeszcze występ jakiś zrobię. Jeszcze nie wiem dokładnie, decyzji nie podjąłem, ale jakoś formę trzymam i myślę, że już jestem w takim wieku trochę, nie wyglądam oczywiście na starego takiego kawalera, ale już przez to łapy jestem młody cały czas. I gdzieś tam mogę jeszcze pokazać, że jeszcze mogę i forma jest dobra, nie? A jakby Radzik powrócił do walk, czy ty byś się zgodził na walkę z Radzikiem właśnie? Z Radzikiem? Nie wiem, z Radzikiem, dobrze się znamy.
jako, wiesz... Ale tyle dobrze, żeby siedzieć razem na przykład przed kanapą i brać udział w Google Boxie? Jakim boksie? Hardcore? Nie zrozumiałam. Program na TTV, Google Box, w którym bierze udział. A wygodny boks, bezboksowany. A kanapowcy, a sorry. No kanapowcy to fajnie, zajebiście, no. A jak właśnie dostał właśnie na przyjęcie do takiego programu, widziałbyś siebie, siedzącego i komentującego te wszystkie programy telewizyjne? No, pewnie na luzie by zrobił. To nie ma, dla mnie to, jestem w telewizji już sporo lat, coś tam zawsze robię. I dla mnie nie jest jakaś nowość, zawsze jakieś fajne wyzwania i fajne dla fanów, żeby posłuchali jakieś głupoty, nie? Czyli swobodnie byś się czuł właśnie nie na konferencjach, tylko w takich miejscach, gdzie możesz sobie pożartować z tego, co leci w telewizji? No właśnie. I z Radzikiem to by było lepiej coś na żarty porobić, niż się bić z nim, nie? To bestia nie do końca ci pasuje, Radzik nie do końca, więc zostaje jednak ten Marcin Najman, chcąc nie chcąc, startuje do zawodowca. No właśnie, słuchajcie, ten Marcin Najman, tak on sam zaczepił ten temat, że on żałuje tego, że on przegrał ze mną i tak dalej, no to mogę mu dać tą ostatnią szansę jeszcze pokazać, że on coś umie i może wygrać ze mną, ale widzę, że naprawdę on się boi, także... Jesteś w treningu, ale w treningu, jeżeli chodzi o siłownię, a czy jesteś w treningu, jeżeli chodzi właśnie o walkę? Nie jestem w treningu o walkach, w ogóle nie trenuję, tylko siłownię, bo jakby dwie rzeczy nie za bardzo pasuje i dla mnie ja nie jestem jakimś właśnie tym zawodnikiem MMA, i nie będę już nim na pewno, tylko taki o, freak fightowy, może czasami wychodzę, ale widzisz, no to tak to jest. Ile potrzebujesz czasu, żeby wyjść do Marcina Najmana w takim razie i czuć się pewnym wygranej? My nie potrzebujemy żadnego czasu, możemy jutro iść. A widziałeś może, jak Marcin Najman czekał na Boxdela po swojej walce właśnie na High League z Pałem Jóźwiakiem? To była sobota, a w poniedziałek oczekiwał w Częstochowie w jednym z hoteli, z którym się umówił z Boxdelem. O godzinie 12 była orkiestra, było wszystko i był Marcin Najman. Widziałeś to? Coś tam nie było, gdzieś tam wiedziałem, ale wiedziałem coś, myślałem, że to na żarty coś robione, nie? Ale to nie wiem, czy to naprawdę było, czy co? Tak? No. Ty też powinieneś zaprosić Marcina Najmana do Warszawy i na niego oczekiwać z orkiestrą i wtedy byłoby to na tyle spektakularne, że Marcin poczułby ponownie chęć zawalczenia z tobą. No wiesz to, zaprosić Najmana, no to nie wiem, jak będę zapraszał. Lepiej może od razu się spotkać na gali. Nie chcesz z nim się spotkać przed. No nie mamy o czym rozmawiać, bo kiedyś próbowałem z nim rozmawiać, ale się nie daje, nie? Zawsze gdzieś tam ucieka. Unika. A jakbyś na siłowni zaprosił na burgera? No właśnie, na burgera może przyszedł, masę większą zrobił, no to tam możemy walczyć. Ona, na siłownię to się nie nadaje, Marcin. Gdzie on tam? No dobra, jeżeli tak uważasz, to dziękuję Tobie bardzo za rozmowę i życzę udanego oglądania gali. Dzięki bardzo, pozdrawiam tam wszystkich.